Siemano wszystkim, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moim zdaniem najlepsze 10 polskich siatkarek XXI wieku. Na sam początek chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, a my lecimy z odcinkiem. Miejsce 10. Anna Werblińska, która występowała na pozycji przyjmującej. Ma na swoim koncie aż 6 mistrzostw Polski. W 2009 roku zajęła trzecie miejsce z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy. Jedna z naszych czołowych przyjmujących, przez lata będąca reprezentantką Polski, zakończyła karierę w 2017 roku. Miejsce 9. Agata Mróz-Olszewska występowała na pozycji środkowej. Niestety zmarła 4 czerwca 2008 roku z powodu białaczki w wieku zaledwie 26 lat. Ma na swoim koncie 2 mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Numer 8. Aleksandra Jagiełło występowała na pozycji przyjmującej. Ma na swoim koncie aż 8 mistrzostw Polski. Dwukrotnie została mistrzynią Europy z reprezentacją Polski w 2003 i 2005 oraz w 2009 roku zajęła trzecie miejsce. Zakończyła karierę w 2018 roku. Miejsce 7. Mariola Zenik występowała na pozycji libero. Ma na swoim koncie aż 7 mistrzostw Polski. Zdobyła złoty medal z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy w 2005 roku oraz trzecie miejsce w 2009 roku. Zakończyła sportową karierę w 2017 roku. Miejsce 6. Izabela Bełcik występowała na pozycji rozgrywającej. Ma na swoim koncie 6 mistrzostw Polski. Była w drużynie Złotek, która zdobyła Mistrzostwo Europy w 2003 i 2005 roku. Ponadto ma na swoim koncie 3 miejsce na Mistrzostwach Starego Kontynentu w 2009 roku. Zakończyła sportową karierę w 2018 roku. Miejsce 5. Joanna Wołosz gra na pozycji rozgrywającej. Ma na swoim koncie 2 mistrzostwa Polski oraz 2 mistrzostwa Włoch. Obecny jej klub to Imoco Volley Conegliano. Jest czołową zawodniczką Serie A i jedną z najlepszych rozgrywających w Europie. Miejsce 4. Malwina Smażek-Godek, występująca na pozycji atakującej. Ma na swoim koncie 2 mistrzostwa Polski. Jej obecny klub to Igor Gorgonzola Novara. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na pozycji atakującej na świecie. I doszliśmy do podium dzisiejszego zestawienia. Na najniższym stopniu umieściłem Dorotę Świeniewicz, która występowała na pozycji przyjmującej. Ma na swoim koncie m.in. 2 mistrzostwa Polski, 2 mistrzostwa Włoch oraz 2 mistrzostwa Europy. Była w drużynie Złotek. Przyczyniła się do obu medali w bardzo dużym stopniu, zwłaszcza w 2005 roku, gdzie została wybrana MVP całego turnieju. Poza tym wygrała Ligę Mistrzów w 2006 roku. Przez lata czołowa zawodniczka na pozycji przyjmującej. Zakończyła karierę w 2012 roku. Miejsce 2. Katarzyna Skowrońska-Dolata występowała początkowo na pozycji środkowej, a z biegiem lat została przestawiona na pozycję atakującej i to był strzał w dziesiątkę. Ma m.in. na swoim koncie Mistrzostwo Włoch, Turcji, Chin, Azerbejdżanu oraz Klubowe Mistrzostwo Świata czy Klubowe Mistrzostwo Azji. Poza tym była w drużynie Złotek i ma na swoim koncie 2 Mistrzostwa Europy. Zakończyła karierę w 2019 roku. Jedna z najbardziej urodziwych siatkarek, która występowała na siatkarskich parkietach, była czołową atakującą świata. To była przyjemność oglądać ją na boisku. I doszliśmy do miejsca 1. Zapewne domyślacie się, kto to. Otóż Małgorzata Glinka-Mogentale zaczynała jako środkowa, potem została przestawiona na pozycję atakującą lub też występowała na pozycji przyjmującej. Ma na swoim koncie mistrzostwo Francji, Hiszpanii, Turcji
i dwa razy Mistrzostwo Polski. W 2011 roku wygrała Ligę Mistrzeń. Dwukrotnie oczywiście zdobyła Mistrzostwo Europy z reprezentacją Polski. W 2003 roku została wybrana MVP całego turnieju. Przez lata była ostoją reprezentacji Polski oraz jedną z najlepszych atakujących na świecie. Zakończyła karierę w 2015 roku. I to by było na tyle. Oto moje zestawienie 10 najlepszych polskich siatkarek XXI wieku. Jeśli się zgadzacie lub nie, piszcie w komentarzach, kogo wam tam brakowało, kogo wy byście nie umieścili. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.